Witajcie moi kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Nigrum, a oto przed wami 26 już odcinek z naszej serii Zagrajmy w Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition. No i dalej robimy sobie dodatki DLC. Ostatnio zakończyliśmy sobie już zakazane nagrania, tak naprawdę nie, po co ja to włączałam, stop. Okej, dobra. Udało się to pominąć. Tego się dowiedziałam. Nie wiedziałam wcześniej tego. Dowiedzieliśmy się czegoś nowego na start odcinka, że daje się pominąć tą kascenkę. Tak, zakończyliśmy sobie ostatnio te wszystkie kasety. W poprzednim odcinku pokazywałam wam drugie zakończenie, prawdziwe zakończenie czwartej kasety, córki, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam serdecznie do obejrzenia. No i jeszcze tak powiem, że ogólnie zakończyliśmy sobie je, jak wiecie, pierwszy dodatek, czy przykładowo ten trzeci, ten Koszmar i 21, to są takie dodatki, w których po prostu, no, znaczy może 21 to nie, bo to jest rozgrywka akurat w karty, ale przykładowo Koszmar, no to są kolejne fale przeciwników i po prostu strzelamy i nabijamy punkty, nabijamy coraz to lepszy wynik, więc nie jest to taki dodatek fabularny, więc no wiadomo, że nie zrobimy go tak całego, no bo też, żeby taki dodatek, w coś takiego się bawić, trzeba na to naprawdę sporo czasu przeznaczyć, a ja bardziej przepadam za takimi fabularnymi dodatkami. To jest po prostu nabijanie punktów, tak dla zabawy i tyle, więc zostawiamy to. Pokazałam wam, zaprezentowałam wam, jak to wygląda, pokazałam go wam oczywiście w jednym całym odcinku. Dotarłam do takiego wyniku, z jakiego byłam zadowolona i moim zdaniem tyle, no bo tam już naprawdę są potężne ilości punktów, tam naprawdę już potężne ilości punktów trzeba nabijać, żeby przejść to w całości, a dalej jak nawet się przejdzie już to w całości, nawet jeżeli nabije się te kosmiczne ilości punktów, to są jeszcze wyższe poziomy tego, więc jeżeli ktoś lubi takie rzeczy, to jak najbardziej można się w to bawić. No, my sobie teraz, jak już zakończyliśmy zakazane nagrania, możemy zacząć dodatki fabularne. Zaczniemy sobie dzisiaj, to nie jest bohater. Walka i tada dobiegła końca, ale został jeszcze jeden problem do rozwiązania. Musi się nim zająć Chris Redfield, weteran walki z bioterroryzmem. Tak, i są dodatki fabularne, które dzieją się, przypominam, po wydarzeniach z podstawki. W tym dodatku będziemy grać Chrisem Redfieldem, którego widzieliśmy na koniec podstawki, więc zaczynamy! Ja już teraz zapraszam was! Jak to nie mamy pobranego tego dodatku? Momencik, moi drodzy, zaraz do was wracam. Okej, moi mili, słuchajcie. No, okazało się, że ja nie mam pobranego tego dodatku. Oczywiście on jest w PlayStation Store u mnie za darmo, po prostu on wchodzi w skład tego Gold Edition, ale po prostu nie był tutaj, nie było go tutaj w tej dodatkowej zawartości i muszę go pobrać. Już on oczywiście się pobiera w tle, na razie nie mogę go niestety odpalić, no bo musi się pobrać, a pokazuje mi, że będzie się pobierać parę godzin, może się to przyspieszy, nie mam pojęcia, zobaczymy. W każdym razie, no, jeżeli nie możemy zacząć tego dodatku, no to oczywiście ja wam go pokażę jak najbardziej, tyle że dopiero jak on się już pobierze, no to wtedy będziemy mogli w niego zagrać, więc sprawdźmy, czy mamy koniec Zoe. Jak nie będę mieć końca Zoe i też trzeba będzie pobrać i też będzie się pobierać kilka godzin, to się solidnie się zdziwię. Moi drodzy, chyba mamy. No dobrze, no to zacznijmy dodatek Koniec Zoe. W takim razie w tym odcinku zaczniemy sobie drugi dodatek fabularny Koniec Zoe. Dowiemy się, jak wygląda historia Zoe. Zaczynamy, moi mili, End of Zoe. A jak skończymy End of Zoe, to zrobimy sobie Not a Hero. Więc myślę, że taki układ. Co wy na to? Miałam plan zrobić je na odwrót, że najpierw Not a Hero, a później End of Zoe. Ale w tym odcinku zaczniemy sobie End of Zoe, skoro to mamy dostępne. No nic, poczekamy na tego Not a Hero, w tym czasie możemy sobie to zagrać. Oczywiście nic tu nie rozpoczynaliśmy jeszcze, więc nowa gra. Zaczynamy. Poznamy tutaj dalsze losy Zoe w tym dodatku, z tego co czytałam. Również dodatek dzieje się po ukończeniu podstawki, no i bierze pod uwagę zakończenie dobre z podstawki, czyli wybór Mii. Co się później stało z Zoe w podstawce, tego nie wiemy, bo podstawka nam tego nie wyjaśniła. Kim jest ten mężczyzna tutaj? Z tego co czytałam, jest to Joe Baker, wujek Joe, brat Jacka Bakera. Zaczynamy. Poziom trudności łatwy, normalny. Nie można zmienić poziomu trudności w trakcie gry. Dla graczy zainteresowanych fabułą i rozwiązywaniem zagadek, dla graczy, którzy lubią trochę akcji. Bierzemy normalny, tak jak w przypadku podstawki. No i moi mili, zapraszam was, siądźcie sobie wygodnie, weźcie co tam sobie chcecie do przegryzienia i oglądajcie.
Tak. No, trochę się zdziwiłam. Myślałam, że mam ten Note Hero, a wychodzi na to, że muszę go pobrać. No nic, to no, pobierze się. Za ten czas sobie zagramy. Myślę, że na spokojnie on się zdąży pobrać. Dobrze, zobaczmy. Zobaczmy, co takiego wyjaśni nam dodatek koniec Zoe. End of Zoe. Się troszkę ładuje tutaj, ale nic. Zobaczymy, kim w ogóle będziemy grać. Czy Zoe będziemy grać? Bo tego akurat nie jestem pewna. Czy może tym wujkiem Joe będziemy grać? Zaczynamy. Chyba zaczynamy od tego momentu wyboru. Tak. To jest ten moment wyboru z podstawki. Apparently, I belong. I'll send help. Don't bother. There won't be anyone left to help. Tak, dokładnie to jest. No, dokładnie. Bierze to pod uwagę dobre zakończenie. Zabieramy Mię, a Zoe zostaje. No i wtedy w podstawce nie dowiedzieliśmy się, co się z nią stało po tym, jak wybraliśmy Mię, bo po wyborze Zoe ona ginie. A co tutaj się dzieje? Wow. Patrzcie, stało się z nią dokładnie to samo, co wtedy w momencie, kiedy ją wybraliśmy w przypadku złego zakończenia. No niemożliwe. Czyli ona ginie i w tym wypadku? Może niekoniecznie. Kim my gramy? Zoe Baker. She's still breathing. Call in HQ. Did you say Zoe? Sir, jeszcze oddycha. What the hell's wrong with her? We're here to help. So everything. What in God's name have you done? Sir. Whoa. Stop! Okay, goście są ewidentnie z Umbrelli. What the hell do they do? Chyba gramy wujkiem Joe. Chyba gramy wujkiem Joe, tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. O kurde, ale spójrzcie, teraz Zoe zupełnie inaczej wygląda niż no wtedy, już przed chwilą w tej scenie, w której tak się zmieniła. Listen to me. We're here to help. No. I don't believe you, boy. Tell me. What kind of help comes in a helicopter gunship? You don't know what you're talking about. You don't get it. You think I don't know who you people are with all these monsters running around here. Tell me, where'd they come from? It's not what you think. You don't understand. Well, I don't understand. You see that girl back there? Look, that there, my brother's little girl. My niece, you understand? And around here, family is a righteous cause. And you aiming to kill my family. Now see, that ain't something I can abide. For fuck's sake, she's infected. She's dying. And we're both gonna fucking die if we don't get the fuck out of here right now. She ain't dead yet, boy. So I figure you better do something about it. For I feed you two little friends outside. Okay. There's a cure. You're lying to me. I'm not lying. I'm not lying. We were on our way to get her treatment. And you fucked that up when you jumped us. They're probably still waiting for us right now. Where? O kurde, wow, ileż tu rzeczy mamy, ile rzeczy się dowiedzieliśmy. Okej, spójrzcie tylko na to. Ciekawa jestem, kim jest ten gość. Znaczy wiem, że jest, należy do korporacji Umbrella, ale czy to jest ktoś konkretny, czy po prostu jakiś tam randomowy żołnierz i tyle.
Ale spójrzcie, co stało się z Zoe. Ona zupełnie inaczej wyglądała. Strasznie się zmieniła, naprawdę. Po prostu jej ubrania zniknęły. Włosy. Nawet wydaje mi się, że ma troszeczkę dłuższe. Całe jej po prostu, no, zostały rozjaśnione, całe są białe. W ogóle skóra też jest, no, zmieniła się, całkowicie jest biała i ma taką, no, dziwną, białą, krystaliczną narość. Tak to można określić. Ona nie miała czegoś takiego i w momencie, kiedy widzieliśmy ją tutaj, jak zaczynał się ten dodatek, kiedy ona tak zaczyna kamienieć, to wyglądało to identycznie jak wtedy na tej łódce, w podstawce, w złym zakończeniu. A teraz zupełnie inaczej wygląda i żyje. Ale kurde, wujek Joe wychodzi na to, że wie o tych potworach, wie o tych spleśniałych. Nawet tutaj ma głowę jednego, kurde, zauważyliście to w ogóle, jak ja to zobaczyłam. Wie o nich, ale żyje gdzieś tutaj na bagnach, w tej dziczy, z dala od rodziny, w sensie nie żył razem z Bakerami. Dobra, dowiedzmy się czegoś, tutaj może z dzienników się czegoś dowiemy, no kurde, zapowiada się naprawdę nieźle, wow, no po prostu ja się mega cieszę, jestem mega zadowolona, kurde. Moi mili, zapowiada się super, już mi się podoba. Stwór, którego dziś widziałem, to nie był aligator. Aligatory. A ja już prawie o nich zapomniałam. Ach, tak. Na pewno czekacie na ten moment, na pewno. Ja doskonale wiem. Ja też się wręcz nie mogę już doczekać. Oj, aż mi wyskoczy, kurde. Z jakiejś płytkiej kałuży, jak to było w Wolfensteinie. Sprawdzałem, czy coś się złapało i przy ściąganiu linki zobaczyłem pokryte śluzem paskudztwo z wielkimi zębiskami i pazurami. No, przeczytajcie sobie. Próbował mnie dorwać, ale szybko przywaliłem mu w pyski. Nie spodziewałem się, że kiedykolwiek zobaczę coś takiego. Wieprzony rząd przeprowadza tajne eksperymenty na ludziach i zwierzętach bez dwóch zdań. To by wyjaśniało helikoptery, które tu ostatnio latały. Ale w ogóle widzieliście, jaki wujek Joe jest wielki? Jaki on jest w ogóle wysoki i napakowany? Nawet mi się wydaje, że on może... Dobra, tędy nie przejdę. Że on może być nawet wyższy od Jacka. Dobra, to wszystko, więc tej szopy... Wow! O kurde, w tym dodatku będziemy śmigać po bagnach? Wujku Joe, znaczy ja domyślam się, że ty umiesz się solidnie bronić, umiesz walczyć. Zresztą no już pokazałeś, że umiesz walczyć i w ogóle mamy sejwusia. Mamy chemikalia, wow, czyli jednak będziemy coś tutaj działać. Weź lek od żołnierza, idź do starej szopy w lasku za domem. Dobrze, coś my tu mamy w ogóle? Gołe pięści! No nie mówcie, będziemy na gołe pięści walczyć z tymi potworami? O kurde, to coś nowego, bo w podstawce nie było w ogóle takiej możliwości. Zwykła jakaś taka podstawowa broń to była broń biała, scyzoryk, marny scyzoryk. A tutaj cios lewą pięścią, L2 i R2 cios prawą. Kurde, zobaczmy tu. Poradnik survivalowy Joe'ego. Spisane przez ciebie sposoby radzenia sobie z bagiennymi potworami. Mogę to przeczytać? Mogę, dobra, słuchajcie, możemy, patrzcie na to. To pierwszy odcinek z tego dodatku, więc wiecie, na początek sobie zaczniemy, na spokojnie, zapoznamy się tutaj, na pewno jakieś nowe mechaniki, no już widzimy nowe mechaniki, walka na gołe pięści, jestem ciekawa, jak to wygląda. Ale mam nadzieję, że aligatora nie będziemy tłuc na gołe pięści, bo chyba padnę, jak to zobaczę. Jak zabić te stwory? Po pierwsze, ciała są twarde, ale głowy miękkie. Walić w nie. No okej, dość proste. Znaczy, zobaczymy, czy proste w praktyce, proste w teorii. Po drugie, ładować w nie jak najwięcej szybkich ciosów. Nieźle działa seria lewy, prawy, prawy i trochę szybkich, prawych, prostych. Czekaj. Lewy, prawy, prawy i trochę szybkich, prawych, prostych. A jak się robi prawe, proste? Bo ja tam miałam tylko lewy, prawy. Można je znokautować. Prawy i mocny lewy. Może przytrzymanie, albo jakieś szybkie naciskanie, to jest szybkie, a mocniejsze to jest przytrzymanie. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Prawy, lewy, czyli tak, lewy, prawy, prawy. Prawy, lewy, prawy i mocny lewy. Jasne. Trzecie. Po trzecie, kiedy leżą, łatwo rozwalić im głowę kopniakiem. Kurde, jak w Dying Light'cie. Po czwarte, wystarczy kutnąć i podkraść się cichaczem za ich plecami, żeby z łatwością unieszkodliwić. Okej, dobra, czyli... Można będzie załatwić ich po cichu. Czy mamy tutaj jakieś przedmioty w schowku? Nie. To, że możemy przechowywać przedmioty, to my wiemy. Oczywiście standardowo będziemy sobie eksplorować, zaglądać sobie w każdą dziurę, absolutnie wszędzie. Nie, on tu żyje w jakiejś chatce, znaczy żyje na bagnach, w jakiejś takiej chatce maleńkiej, ale chodziło mi o to, że właśnie wujek Joe nie mieszkał z Bakerami, nie mieszkał z rodziną Bakerów w tej dużej rezydencji, tylko tu na bagnach, w tym domku. Dlaczego? Okej, mamy worek do potrenowania. Left, right.
Cios lewą, cios prawą bez broni. Okej, no dobra. Sprawdźmy. Okej, tak to wygląda. Ale szybko nawet atakujemy. Aha, dobra. Widzieliście? Zadawaj ciosy w ten sposób, by wykonać kombinację. Okej, czyli na przemian. I widzicie, to zupełnie inne ciosy są. Tylko ten worek mi ucieka. Jak zadajemy na przemian, to też momentami szybciej atakujemy. Widzicie? Patrzcie na to. Okej, dobra, fajne, możemy sobie poćwiczyć. Warto, warto naprawdę to zrobić, poćwiczyć na tym worku. Kurde, no ja nie sądziłam, że przyjdzie nam z tymi stworami walczyć. Zasady walki, patrzcie na to i dostaliśmy trofeum, wow! Ja sobie tak, wiecie, tak sama chciałam sobie po prostu powalczyć, jakbym sama grała bez nagrywania, to ja bym tu jeszcze z pół godziny tłukła ten worek, żeby, wiecie, się przyzwyczaić. Ale no bez przesady, nie będziemy pół godziny na odcinku tłuc worka. Lecimy dalej, kurde, ja nie wiem jak ja daleko... Okej, dobra, krzaki to jest niewidzialna ściana, to też warto wiedzieć. Co ja mogę z tym zrobić? Pędrak! Kurde, ale po co mi pędrak? Co ja mam, przepraszam, z nim zrobić? Gdzie ja go mam, kurde, włożyć? Boże. By otworzyć ekwipunek, następnie by przejść do bedu płoczy. Przepraszam, ja mogę pędraka z czymś połączyć? Z chemikaliami może? Stworzenie. Można je połączyć z chemikaliami, by utworzyć przedmiot leczący. No cudownie. Zjedzenie go w bieżącej postaci również przy... Okej, również przywraca zdrowie. No dobra, to wiecie co, to... Połączymy to sobie i mamy apteczkę, leczy rany i wspomaga regenerację komórek, częściowo przywraca zdrowie. Pytanie tylko, czy będziemy ją sobie wylewać na ręce, tak jak Ethan w podstawce, czy będziemy mogli to łykać? Jeszcze raz. Jakie to jest dobre. Uwielbiam. Dobra. Lecimy, moi mili. No nie, ja coś już słyszę. Dobra, przykucnijmy. Chyba będziemy mieć tutaj tak samo łuczek na początku. Stonoga, jeszcze lepiej! Ja pierdziele, kurde. Zaraz całą encyklopedię uzbieramy, kurde. Robali świata. Wszystkie robale świata. Całą, kurde, jakąś encyklopedię, kurde, robaczków świata. Można je połączyć z chemikaliami, okej, okay, to samo. Stworzenie, po prostu stworzenie. Kurde, jakiś pędrak i stonoga. Dobra, ja... Okej, okay, bronimy się w ten sposób. Okej, okay, dobra. No, ostrożnie, bo ja, wiecie, nie chcę też od nich oberwać. Oni są niemrawi, ale... Wow, jakie to jest... Kopnięcie, R2. Okej. Okay. Ale to jest dobre! Kurde, czemu Ethan tak nie mógł robić? Kurde, Ethan, i po co ci Ethan było biegać z tym scyzorykiem po całej rezydencji marnym? Kurde, takie gołe pięści, to jeszcze lepsze niż strzelba. Znaczy wiecie, ja nigdy nie zrezygnuję ze strzelby. Strzelba to jest jedna z moich takich najulubieńszych broni. Często właśnie w takich grach to jest nawet moja taka najulubieńsza broń. Dobra, a zobaczmy, czy zadziała motyw, żeby się podkraść. Tylko nie wiem, czy on się zaraz, kurde, cwaniak nie odwróci. Jest nawet ich tutaj więcej. Ale bym go spróbowała zdjąć po cichu, gdybym miała taką możliwość. R2! Zaraz zobaczymy, jak ciche to zabójstwo jest. O Boże, nie! Bardzo dobry. Już lubię wujka Johna, naprawdę świetny. I trochę chyba szybciej chodzi niż Ethan, tak mi się wydaje. Ale super jest to obkładanie ich na pięści. Dobra, oberwaliśmy, mimo że ja się broniłam. Kopnięcie. Wow, nogę mu rozbierzczyliśmy. Pięknie. Dobra, te zabójstwo po cichu też jest mega skuteczne. Raz po prostu jednym takim, wiecie, uderzeniem możemy takiego delikwenta powalić. Takiego, kurde, niemilca. Ależ super się bawię. Ten dodatek jest genialny. Ten dodatek jest po prostu genialny. Ja wam to mówię. Świetny! Już mi się podoba. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podoba. Czy według was jest to fajne? Moim zdaniem fajne. Naprawdę super pomysł. Mega.
Wujek Joe, kurde, jeszcze większa klasa niż kurde Jack, nie? Tutaj na gołe pięści rozwal. O ja nie mogę, patrzcie na to, kurde. A Itana by takie coś zatrzymało. Wujek Joe, kurde, jest nie do zniszczenia. Podobizna boksera i... śmieszna. Zbieraj podobizny, aby zwiększyć siłę raże. O, czyli to... Wow! Ale super. Ale super, czyli mam to w ekwipunku? Ja mogę to zużyć? Makabryczna laleczka używana do rytuałów czarnej magii. Kurde, jakiś wudu. Każda taka laleczka w ekwipunku zwiększa o 1% siłę rażenia. 1%, ale zawsze coś. Okej, okay, mogę sobie połączyć to z tym. Będziemy mieć drugą apteczkę. To czemu nie? Mogę to zużyć? Nie. A może to już działa? Może chodzi o to, żeby zbierać właśnie te laleczki? Bo tam pisało, żeby zbierać te laleczki, więc może jak ja już mam taką laleczkę w ekwipunku, to może to już działa. Bo ja nie mogę jej w żaden sposób użyć, mogę ją tylko obejrzeć, więc może to już działa rzeczywiście. Ale wtedy jak pokonałam tamtego przeciwnika po cichu, to tamten drugi się zorientował i się odwrócił i mnie zaatakował. Nie wiem, czy on mnie widział, może mnie widział, a może... Nie, stonoga. Kurde, to jak jakaś skolopendra bardziej wygląda. Ale patrzcie, ile szczegółów nawet taki robal ma. Naprawdę. Kurde, naprawdę, twórcy się postarali. Powiem wam szczerze, dodatek mega. Na razie, no kurde, początek bardzo fajny. Podoba mi się, na plus. Wow, ale ciemno. Dobra, wujek Joe ma latarkę. Co też mi się bardzo podoba. Coś na górze tu pta. Tu mamy jakiegoś martwego żołnierza i martwe ryby, już martwe ryby widzieliśmy. I to jest ten żołnierz, tak, lek na zakażenie typu E, mamy to. Ale co się z nim stało w ogóle? Co tu? Ja nie mogę. Czy mi się wydaje, czy ktoś za mną stoi? Ale teraz, kurde, dźwięki, muzyka. Ja, w ogóle teraz mnie, kurde, prąd przeszedł po plecach. Albo ktoś jest za ścianą po drugiej stronie, bo mówiłam, że ktoś jest na górze. Ktoś może być na dachu, ale ktoś może być tutaj zaraz za ścianą. I nikogo nie ma i to jest, kurde, to jest niepokojące. A co się z nim stało, kurde? Nie wiem, co się z nim stało. Ale ciekawe, wujek Joe... wie o tych potworach, w sensie miał już do czynienia z tymi spleśniałymi, ale on chyba nie wie o Evelyn. Oho. Nie, wyleczyłam się, kurde, chciałam go załatwić. Dobra, dobij go, pięknie. No ale dobra, i tak bym się wyleczyła w końcu, prędzej czy później. Przez przypadek ta ci stała B1. A czy ja mogę tu się dostać? Chyba tego rozbić już wujek Joe nie może. Ale patrzcie, w piosence mieliśmy ciotkę Rhodey, na którą nigdy się nie natknęliśmy, której nigdy nie spotkaliśmy, a tu mamy wujka Joe. No nie. O kurde. Dobra, jest. Jest, dobicie? Pięknie. Ale no, wujek Joe szybciej biega, zobaczcie. Jak się tak porówna do Itana, no kurde, znacznie szybciej. No wujek Joe to kurde jak Polarny Ekspres normalnie zasuwa. A Itan to kurde z gracją czołgu się poruszał. Dobra, wracamy, tak? Podaj lek Zoe. Pytanie, czy to od razu zadziała? Pewnie po drodze jeszcze będziemy mieć przeciwników. Ale to bicie ich na pięści... Co tam się dzieje? Co to? O, shit. Co to się dzieje? Kto drzewo powalił, ja się pytam. Co tam się stało? Ale początek dodatku geni... Nie! Co się stało? No. Ja nie mogę, aligatory. Ale chyba martwe. Też mieliśmy samouczek biegania, ale... Ja pierdzielę, to są aligatory.
takie ogromne. Ja nie mogę, spójrzcie, co się stało w ogóle? Dobra, one, nie no, one są martwe, w ogóle one też są jakieś zarażone, zmutowane. Ale one są ogromne, ja powiem wam szczerze, że... Dobrze, że one są martwe, bo ja bym chyba tutaj na zawał padła, gdyby mnie one zaatakowały. Ja nie mogę, co się stało? Co się wydarzyło? Zoe! Co się wydarzyło? Kto? No on nie mógł tego zrobić, to jest... Związany. Nie, szybko, 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 szybko. Czy zadziała? Musimy też zaraz się stąd wynosić, bo zaraz tu wszystko spłonie. No nie wiem, czy to zadziała, to by było trochę za proste. To by było... A może? Chyba nie działa. Nie, nie było pełne. O kurde. Ja nie mogę, patrzcie! O kurde, to go wciągnęło! Co się stało? O kurde, patrzcie na to! Coś go zeżarło do połowy, coś go zjadło! Pewnie aligator. Na bank, to musi być aligator, nie mówcie mi, że nie. Dobra, to on już nam swojej bazy nie pokaże. Dobra, tu są drugie drzwi, więc dobrze, że wujek Joe ma drugie drzwi. Zabieramy stąd Zoe i spadamy. O kurde. Dobra, musimy znaleźć... Co jest? Nie! O kurde. Dobra, spadamy, bo tu się zaraz wszystko spali. Nie, to nie aligator, to był jakiś... Kurde... Inny spleśniały. Wow. Nie! Dobra. Kurde, no ale musimy wejść tutaj do wody. Dobra, uwaga. Ja nie mogę. Ale dobry początek dodatku. Tam mieliśmy w zakazanych nagraniach dodatki, wiecie, takie poboczne. Poboczne dodatki, znaczy takie wiecie, pomniejsze takie dodatki, takie pomniejsze DLC i minigierki. A tu już mamy taki porządny, fabularny, solidny dodatek. Naprawdę, który domyślam się, no nie będzie na jeden odcinek. Wow! Ale patrzcie tylko na tego spleśniałego. Jaki kurde potężny. Ja nie mówię, jeszcze go pewnie spotkamy. Pewnie nie koniec. O kurde. No, jestem ciekawa, na ile odcinków starczą te fabularne dodatki, ale to już widać i czuć, to są takie konkretne, solidne, fabularne dodatki. No, musimy znaleźć tą bazę. Kurde, no i zginął niestety, a myślałam, że wujek Joe się zastanowi, rozwiąże go i... Ten mur, no pewnie, jak go tu nie było, no to na pewno sprawka korporacji Umbrella. Umbrella. Umbrella Corporation. Okej, tam coś mamy. Dobrze, ale moi mili, słuchajcie. Myślę, że jeszcze trochę, jeszcze chwila, parę minutek i zaraz będziemy kończyć. No, też zrobiłabym ten odcinek dłuższy, ale ostatnio mam tak, że te odcinki bardzo długo mi się renderują, więc... A jeszcze dzisiaj muszę nagrać z Dragon Age'a odcinek, więc... Znaczy odcinki. Więc jeszcze kawałek sobie tutaj przejdziemy z Zoe i zaraz zobaczymy. Może dotrzemy do zapisu, jak nie, no to na autozapisie. Tutaj mieliśmy autozapis po wyjściu z tej łódki. Dobra, zobaczmy, gdzie nas tu jeszcze doprowadzi to, bo ja jestem mega ciekawa. O, tam idziemy oczywiście. To wygląda na tę bazę. Dobra, tutaj jest światło. Idziemy. Kurde, teraz ta woda, no po prostu ja... Nie, nie! Kurde, aligator! No i co my mamy zrobić? Ja nie mogę, nie, no nie mam wyjścia, chyba muszę tędy przejść.
O nie. Nie, nie. Nie. Czekajcie, chcę zobaczyć, czy to zadziała, jeżeli będę stać i się nie ruszać. On też się nie rusza. To może działa, ale kurde, no patrzcie, no kurde, siedzi i czeka, no ja muszę tam przejść. Się najbardziej boję o Zoe, żeby jej się nic nie stało. O kurde, jaki on jest duży i paskudny, no. Ja nie mogę. Może tak bokiem przejdziemy. Błagam. Ty tu kurde nic nie wąchaj. Ty tu nic nie wietrz. Nie ma mnie tu. Nie ma. Wybaczcie, ale ja muszę wrócić tam. Tu. Ja nie przejdę. Ja nie wiem, to chyba był lepszy pomysł, żeby się wycofać niż biec do przodu. Idź mi stąd, to co ty mi tu pływasz? O, ja nie wiem, czy wujek Joe jest w stanie walczyć za... Dobra, wiecie co? Zrobimy to. Przebiegniemy! Jest! Ledwo! Jaki on jest, kurde, paskudny. No mówiłam, że one mają w ogóle jakieś bąble. Są jakieś zarażone, kurde. A tam, kurde, spleśniali jeszcze. Dobra. Czy to jest safe room? Tak, moi mili, słuchajcie, to jest safe room. Dobra. Więc skoro to jest safe room, to my się w tym momencie zapiszemy. Odłóżmy Zoe tutaj. Dokładnie. No właśnie, też nie możemy wszędzie biegać z nią, no bo też nie możemy jej narażać. Jest tyle niebezpieczeństw po drodze, więc lepiej ją odłożyć w jakiejś bazie, w jakimś bezpiecznym, miękkim miejscu i żeby ona sobie tutaj odpoczywała. My się tymczasem zapiszemy. Tak, nowe miejsce zapisu. Tak, utworzyć nowy zapis. No i moi drodzy, kończymy ten odcinek. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Akurat w miejscu zapisu, więc bardzo fajnie, że udało nam się tutaj dotrzeć. Kurde, ale dodatek podoba mi się mega, naprawdę. Jest fantastyczny, fantastyczny początek. Bardzo mi się już spodobała postać wujka Joe. Naprawdę, ten motyw z wyleczeniem Zoe. Stało się z nią coś ciekawego, bo jeszcze czegoś takiego nie widzieliśmy. No spójrzcie, jak ona wygląda. To już na początku wam to zwracałam na to uwagę właśnie, na początku odcinka, że ona wygląda zupełnie inaczej. To jest coś, czego jeszcze nie widzieliśmy. Jest zarażona, wiemy o tym doskonale już z podstawki, że jej rodzina została zarażona. Nie wiem tylko, czy... Znaczy, jest mówione, że dodatek, akcja tego dodatku i tego drugiego dodatku na Tehiro dzieje się po wydarzeniach z podstawki, ale też może to być też tak, że dzieje się to po tym wyborze i może w tym momencie, kiedy tutaj wujek Joe biega po bagnach razem z Zoe szukając dla niej leku, to może w tym czasie Mia biega po statku i szuka Itana, albo Itan biega po kopalni soli i próbuje pokonać Evelyn. Może jeszcze w tym momencie Evelyn żyje. No ciężko stwierdzić, czy to już jest po tym, jak już Evelyn nie żyje, czy Evelyn jeszcze żyje w tym momencie. Ciężko, naprawdę ciężko to stwierdzić. Może wy wiecie, jeżeli wy wiecie, no to dajcie znać, bo ciekawi mnie to, jak to jest zrobione, czy to, co tu widzimy, dzieje się już po tym, jak Ethan zabił Evelyn, czy dzieje się to jeszcze w trakcie, kiedy jeszcze Evelyn żyje, gdzieś właśnie na końcówce podstawki. Jeśli wiecie, to dajcie znać. No ale to jest coś, czego po prostu jeszcze nigdzie nie widzieliśmy. Jeszcze no z nikim z członków rodziny, z Bakerów się coś takiego nie stało. Dopiero z Zoe. Nigdzie nawet w podstawce nie widzieliśmy czegoś takiego. Dobrze, będziemy szukać dla niej lekarstwa. Kurde, ja się tego aligatora boję, nie? W sensie też boję się. Kurde, jest paskudny, no najpiękniejszych nie należy. Ale najbardziej obawiam się walki z nim. Ja wiem, że wujek Joe umie sobie poradzić i w ogóle. I naprawdę, wujek Joe mi mega zaimponował. Jest świetną postacią. Fajny też ma głos taki. No taki wujaszek, taki naprawdę świetny. Zobaczymy, tam trzeba będzie przejść. Trochę podobne drzwi, chociaż tutaj też mam jakieś drzwi. Podobne drzwi jak Lukas zamontował na te karty. Tam też jest jakiś chyba czytnik, tam się świeci światełko na zielono, więc chyba normalnie będziemy mogli przejść. No ale dobrze, ja już przedłużam, ale wiecie, no kurde, entuzjazmuję się tym dodatkiem, bo jest naprawdę genialnie się zaczyna. Może być naprawdę genialny, on już jest genialny, ja już to wiem, co ja mówię, może być, on już jest, ja już to widzę. Po prostu te nawalanie spleśniałych na pięści jest po prostu świetne, jest genialne, to jest kurde lepsze niż scyzoryk. Ethan właśnie powinien był być takim właśnie bohaterem jak wujek Joe, czyli nawalać kurde na pięści,
spleśniałych i tak szybko biegać. No kurde. To jest bieg. A jeszcze szybciej wujek Joe przecież potrafił biegać. A Ethan, no to Ethan strasznie wolno biegał, więc cieszę się, że dostaliśmy postać, która szybciej chodzi, szybciej biega, bo w momentach walki czy momentach ucieczki, no to się naprawdę mega przydaje. Dobrze, moi mili, zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli odcinek wam się spodobał. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się ten dodatek podoba, jak wam się początek tego dodatku podoba. Dajcie znać, jak wasze wrażenia. Jak zareagowaliście na postać wujka Joe, jak wam się wujek Joe podoba jako postać, czy też jest dla was bardzo fajną, ciekawą postacią. W ogóle dajcie znać, co myślicie w ogóle o tym, co się stało z Zoe, dlaczego ona w ogóle tak dziwnie się tak zmutowała, można powiedzieć. I co myślicie o tych wydarzeniach, o tym czasie, czy chyba, że na przykład wiecie, no to mówiłam, dajcie znać, jeżeli wiecie, czy to się dzieje w trakcie jeszcze końcówki, czy już po śmierci Evelyn. Zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić dalszych wydarzeń w tym dodatku, no i oczywiście następnego dodatku. Jeżeli ten dodatek jest naprawdę no, taki genialny i jeżeli następny dodatek, ten dodatek, no to Hero też będzie taki genialny, no to kurde, genialnie, naprawdę genialnie. To wszystko, trzymajcie się ciepło, pa, pa!